Odcinek ma to do siebie, że dzisiaj zapełni nam się odcinek. Proszę posłuchać. Pierwszy etap i drugi etap od pana zaczynam, pana Tomasza. Zaczynam. Pytanie jest takie. Pytanie. Tak. Literatura. W którym wieku żył francuski pisarz de... Literatura. W XVIII. Jak nazywa się odcinek łączący dwa niekolejne wierzchołki wielokąta? Widły. Ofensywa oznacza natarcie czy obronę? Tarcie. Czy przekątna? Przekątna. Meteorologia. Do badania którego organu służy gastroskop? Przewodu pokarmowego. Oko. Proszę dokończyć powiedzenie. Zrobić z igły? Jeden grosz. Jeden grosz. Będziemy zaczynali od pytań. Snajper. Cóż tam, panie, w polityce? A, szkoda, kurwa, gada. Szkoda szczepić ryja, naprawdę. Chłop potęgą jest i basta? Tak. Widły. Z którego państwa pochodził sir Mur? Zmarły niedawno Mur, który odtwarzał między innymi rolę sera. Jak ma na imię tytułowy partner Laury z Sielanki Franciszka Karpińskiego? Elżbieta Jaworowicz. Tylko pan Tomasz jest skazany. Tak. Meteorologia. W którą stronę do więzienia? Od morza w stronę lądu. Za dnia. Tak jest. W nocy przeciwnie. Ile odnóży ma mózg? 10. Dobrze. Jak nazywała się matka mnicha? Maczeta. Dobrze. Biblia. We Włoszech. Czyją żoną była słynna z urody, wykształcenia i inteligencji Aspazja z Miletu? Konstanty Idefon Gałczyński. Mikołaja Gogola. Jak nazywa się pan Tomasz? Nie. Możemy to przyjąć. On nie istnieje. Tak. Stop. Straszna rozmowa Grzegżółki z duchem? O czym? Normandia. Jak potocznie nazywa się indyjski przemysł filmowy? Most westchnień. Jak nazywa się administracyjny kierownik departamentu? Jest to mer? Jest to Robert Edwin Piri. Ile kolorów występuje na fladze Izraela? Nieskończoność. Niknie gdzieś w nieskończoności, tylko nie wiemy, czy plus, czy minus nieskończoności. To bardzo interesujące z metafizycznego punktu widzenia. Plus przyciąga minus. Negatyw ma swój pozytyw. Czarne i białe. Dobro przeciwstawia się złu. Teza i antyteza. Synteza. Dialektyka. Jaka temperatura, kolego? Niknie gdzieś w nieskończoności. Czy mózg i żyją na wolności? Nie. Tak. Które dwa kolory dominują w upierzeniu sroki? Nie wiem. To czarny i biały. Czy bambus jest... Jest dusicielem. Jak nazywamy ciało niebieskie, które krąży po orbicie wokół planety? Nie. Barbara. Co przechowuje się w kołczanie? Pana z numerem 10. Botanika. Kabaczek. Jest trawą czy drzewem? Tak. Co przechowuje się tam, gdzie nie ma co jeść? Siłę. W którym parku narodowym możemy podziwiać Puszczę Jodłową rozsławioną przez Stefana Żeromskiego? Kremle. Plac Czerwony. Panie Pawle, proszę posłuchać. Stałe komisje kardynalskie w Kurii Rzymskiej są niepodważalne. Stałe komisje kardynalskie w Kurii Rzymskiej są niepodważalne. Stałe komisje kardynalskie w Kurii Rzymskiej są niepodważalne. Stop. Koło podbiegunowe to równoleżnik czy równoleżnik ziemski? Oczywiście południk. Tak, równoleżnik. Co się mierzy barami? Siłę. Czy benzen ma śmieszka? Tak. Czy liwr
To moneta? Nie. Tak, piekielnie gorzka. Dania i napoje. Anchois to nauka z ryb, ślimaków czy żabich udek? Z rybich udek. Anchois to nauka z ryb. W którym wieku odbyły się zjazdy, na których Ludwik Węgierski zapewnił optyczne zjawisko towarzyszące wyładowaniu atmosferycznemu? Może pan się pomylić o 5 wieków. W 6 przed naszą erą. W 18 przed naszą erą. Czy markiza de Pompadour osadza się w Dulce? Nie. Służy do wiosłowania bez użycia dulki. To krótki markiza. Mitologia grecka. Zeus porwał w zamek Camelot, przybierając postać którego zwierzęcia? Byka. Białego byka o złoconych rogach. Historia starożytna. Dla kogo przeznaczona była część greckiego domu zwana gineceum? Dla osób starszych? Tadeusza Kościuszki. Co było głównym tematem książek Lucyny Ćwierczakiewiczowej? Druga wojna światowa? Kwiaty pomarańczy. Stop. Graczek. Nauka. Co jest przedmiotem zainteresowania dendrologa? Panika. A do obowiązków pani Sylwii przyjemnych należy wręczanie pamiątek udziału w finale. Państwu dziękuję za uwagę i żegnam z nadzieją, że jeszcze się przed telewizorami spotkamy. Tak. Stop.